Alfa 147 i gumy stabilizatora. Chyba bolączka firmy Alfa, dość często te gumy pukają w tych samochodach. Nie wiem, czy to jakieś inne te gumy niż w innych samochodach, czy po prostu eksploatacja jest inna tych samochodów. Ale w Alfie jest bardzo złe dojście i bardzo źle się wymienia właśnie te gumki. No najczęściej trzeba odkręcać, opuszczać zawieszenie. Wtedy jest jako takie dojście. Ale powiem, że da się to zrobić bez opuszczania zawieszenia. No trzeba. Niestety trzeba sobie tam czymś ułatwić. Ja na przykład odkręcam przekładnię kierowniczą. Ona jest dość fajnie zamontowana na dwóch śrubach i się odsuwa. No i wtedy w miarę dojście do tego ustrojstwa jest. Ale co może nas zaskoczyć? Jeżeli nikt jeszcze tego nie wymieniał, to ta obejma górna z dolną jest fabrycznie tutaj zaciśnięta, tak jakby zanitowana. Bo tu jest ta tulejka. Ta tulejka praktycznie przechodzi na tą stronę i jest zakuta, tak jakby. No i jest problem. Nie wiem, dlaczego tak producent zrobił. Widocznie uznał, że wymienia się chyba cały stabilizator. No ale są dostępne gumki, no i wiadomo, jest to dużo tańsze. Więc czeka nas niestety praca przecinakiem. No bo to jak to inaczej zrobić? Ja tu uderzam przecinakiem, pyk, tutaj, tutaj, kilka razy i to się wszystko nam rozwarstwia, otwiera. No i już na przyszłość ktoś ma dużo łatwiej, żeby wymienić tą gumę. U mnie średnica stabilizatora jest 22 mm, ale w różnych Alfach jest różnie z tą średnicą, także jeżeli byśmy kupowali sobie te gumy, to warto też znać średnicę stabilizatora. Także tyle w tym temacie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.